Cześć, powiedz mi, jak mam mu pomóc? Czasami zdarza się, że otrzymuję telefon albo spotykam się z osobą, która zadaje takie właśnie pytanie. I niestety nie mam dla niej dobrej wiadomości, ponieważ odpowiadam wtedy zwykle, że nie, jeżeli mamy się skupić na tym, jak pomóc osobie uzależnionej, to ja nie będę w stanie tego zrobić. Możemy porozmawiać o tym, w jaki sposób masz i możesz pomóc sobie poradzić z tą sytuacją. I o tym dzisiaj porozmawiamy. W czasie naszej rozmowy zadaję wtedy pytania o to, jak się czujesz w tej sytuacji. Czy podejmowałaś jakieś działania, żeby tą sytuację zmienić? Można powiedzieć, że rozmowę dzielimy na dwa etapy. Pierwszy etap to jest rozpoznanie Twojej sytuacji, jak się czujesz w tej sytuacji, o czym już mówiłem, i czy podejmowałaś określone działania, żeby tą sytuację zmienić. Tak się składa, że pewne zachowania składają się na charakterystyczny cykl, który można, ale nie zawsze trzeba nazwać współuzależnieniem. O co pytam? Pytam o Twoje reakcje na zachowanie osoby nadużywającej alkoholu albo jakiejś używki. Pytam się, co czujesz? Jakie działania wcześniej podejmowałaś, żeby tą sytuację zmienić? Czy były one skuteczne? Czy pojawiają się myśli, uczucia, emocje, które lekceważysz? Coś tobie podpowiada intuicja, ale ty jej nie słuchasz. Jak zachowuje się druga osoba, kiedy stawiasz jej granice? Czy zdarza się, że z tych granic później rezygnujesz? Czy zdarza się, że w sytuacji, kiedy druga osoba uzależniona po spożyciu alkoholu, na przykład jest agresywna, czegoś od ciebie oczekuje, czy zgadza się, że robisz coś wbrew sobie? Zadaję też pytanie o przemoc, przy czym trzeba pamiętać, że przemoc ma kilka aspektów. Nie jest to tylko przemoc fizyczna, kiedy ktoś ciebie uderzy, ale mówię również o przemocy psychicznej, wyzywanie, obrażanie, ubliżanie, o przemocy fizycznej. Tak jak wspomniałem, taka rozmowa składa się z kilku etapów, można powiedzieć, z dwóch części. Pierwsza dotyczy tego, jak ty reagujesz na daną sytuację. Czy stawiasz granice? Czy jeżeli czymś grozisz, realizujesz to? A może jest tak, że, nie wiem, grozisz drugiej osobie, że się wyprowadzisz, odejdziesz z dzieckiem, albo że on ma się wyprowadzić, ale potem pod wpływem jego zmian zmieniasz swoje zdanie. Druga część dotyczy tej drugiej osoby. To nie jest tak, że skupiamy się tylko na tym, co czujesz, co jest w tobie, ale również staram się opowiedzieć tobie o tym, jak funkcjonuje osoba uzależniona, żeby być może ją zrozumieć. Jednak to, co jest ważne i co jeszcze raz powtórzę, nie chodzi tutaj o to, żeby zrozumieć osobę uzależnioną, zrozumieć alkoholika, ale chodzi o to, żeby podjąć taką decyzję, która będzie jakby zgodna z tobą. A więc przede wszystkim chodzi o to, jak ty się w tej sytuacji czujesz. Jakie ponosisz szkody, straty. Tak jak mówiłem, osoba współuzależniona ma szereg różnych zachowań, które są dla niej charakterystyczne. Między innymi, kiedy mija godzina trzecia, twojego męża, partnera nie ma w domu, być może od razu pojawia ci się myśl, znowu przyjdzie pijany, znowu coś się stanie. Znowu poszedł z kolegami na piwo. Kiedy słyszysz kroki na schodach, wewnętrznie się spinasz. Kiedy niepokoisz się o niego, bo nie ma go na czas, o czym już mówiłem, przeszkadza tobie to w normalnym funkcjonowaniu, a więc nie potrafisz skupić się nad niczym innym. Kiedy ta osoba przychodzi, stajesz na palcach i chodzisz na palcach, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Być może zaczynasz pić z nią po to, żeby ta druga osoba miała tego alkoholu mniej dla siebie. Oczywiście to nie są wszystkie zachowania, które mogą być charakterystyczne dla współuzależnienia. To jest tylko pewien wycinek.
W pewnym momencie naszej rozmowy również przygotowujemy się do czegoś, w czym wykorzystuję elementy interwencji kryzysowej. A więc rozmawiamy o tym, co możesz zrobić w danej sytuacji. O jakich elementach rozmowy kryzysowej czy interwencji kryzysowej mówię? No przede wszystkim o tym, że warto przygotować się do takiej rozmowy. Nie warto przeprowadzać rozmowy z osobą uzależnioną, nadużywającą alkoholu w czasie, kiedy ona jest jeszcze pod wpływem. Taka rozmowa powinna mieć miejsce wtedy, kiedy jest trzeźwa. Powiedz o tym, czy dana osoba jest dla Ciebie ważna. Możesz przygotować to w postaci takiego zdania, że jesteś dla mnie bardzo ważny, nie chcę Cię stracić, ale niepokoi mnie Twoje zachowanie. I wymieniasz fakty, ponieważ z faktami ciężko dyskutować. Nie możesz powiedzieć, że obrażasz mnie, bo to już jest oceną. Możesz powiedzieć, kiedy jesteś po alkoholu, kiedy wypijesz, każesz mi się wynosić, wyzywasz mnie od najgorszych, od dziwek, zarzucasz mi kłamstwo i zdrady. To jest fakt. Podajesz kolejne fakty. Nasza córka, nasz syn boi się ciebie, kiedy przychodzisz pijany do domu. Chowa się w pokoju i nie chce ze mną rozmawiać. To również jest fakt. Pamiętasz, tydzień temu zmusiłeś mnie do seksu. Fakt. Nie mam pieniędzy na to, żeby kupić jedzenie, ponieważ ty coraz więcej przepijasz. Fakt. A więc podsumowując, na początku zwracasz uwagę na to i mówisz o swoich dobrych intencjach, o tym, że ta druga osoba jest dla ciebie ważna. Po drugie, przytaczasz fakty, które mają miejsce. I dopiero jako trzeci element jest postawienie ultimatum, postawienie warunku, ale tylko i wyłącznie takiego, który jesteś w stanie spełnić. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać, wyprowadzę się albo nie otworzę tobie następnym razem drzwi do momentu, kiedy będziesz trzeźwy. Jeżeli jeszcze raz podniesiesz na mnie rękę, złożę zawiadomienie na policji i założę tobie niebieską kartę. Natomiast jeżeli chcesz, możemy o tym porozmawiać, ale warunkiem jest to, żebyś na przykład podjął terapię. W naszym mieście jest poradnia na ulicy takiej i takiej, tu masz numer telefonu. Skorzystaj z tego. To jest warunek. Jeżeli to zrobisz, to dam tobie jeszcze jedną szansę. Jeżeli nie, niestety musimy się rozstać. Czyli stawiamy kilkupunktową barierę, kilkupunktową konstrukcję. Po pierwsze, jesteś dla mnie ważny. Po drugie, przytaczam fakty, które mają czy miały miejsce pod wpływem alkoholu, kiedy wypijesz. Po trzecie, stawiam warunek, który jestem w stanie zrealizować. Po czwarte, daję pomocną dłoń, a więc adres, telefon do na przykład poradni uzależnień albo do terapeuty, psychologa. I tylko w ten sposób możesz jemu pomóc. Taką rozmowę zamykam wokół trzech punktów. Po pierwsze, cytat. Żeby komuś siebie ofiarować, trzeba siebie posiadać. Czy posiadasz siebie? Czy jesteś swoją własnością? Czy jest ci dobrze z samą sobą? Drugi obszar, o którym mówię, dotyczy lotu samolotem. Nie wiem, czy wiesz, ale jeżeli jest jakieś zagrożenie i nagle wypadają maski do oddychania, maski z tlenem. Czasami mówi się tak, że najpierw załóż maskę sobie, osobie dorosłej, a potem dziecku, ponieważ musisz mieć siły, żeby mu pomóc. I trzeci element z tym związany, trzeci obszar, to porównanie z samochodem. Samochód nie pojedzie, albo może się zatrzymać, albo może nie dać się uruchomić, jeżeli ma zepsuty alternator. Alternator jest ładowany w czasie jazdy i alternator powoduje, że możesz uruchomić silnik. Ty jesteś tym alternatorem. Jeżeli nie będziesz miała siły, jeżeli nie będziesz posiadała siebie, jeżeli nie będziesz mocna, nie zadbasz o siebie, czy będziesz w stanie pomóc innym? Myślę, że nie. Można też powiedzieć o tym, jak ratujemy osoby, które się na przykład topią albo wpadają pod lód. Zwykle mówi się tak, że nie podawaj ręki, bo dana osoba może ciebie wciągnąć.
nie wchodź zbyt blisko. Możesz położyć się na lodzie, wyciągnąć kij, patyk, sznurek, pasek, żeby ta osoba tego się złapała. To jest twoje zabezpieczenie. Na tym właśnie też polega to zabezpieczenie ciebie i twojego dziecka, twojej rodziny w przypadku osoby uzależnionej. Na początku ty musisz skupić się na tym, żeby mieć siłę, ponieważ jeśli nie będziesz silna, nie będziesz wypoczęta, łatwo popełnisz błąd i właściwie nie będziesz w stanie pomóc tej drugiej osobie tak, jakbyś tego chciała, jakbyś mogła. I ponownie wracamy do tego momentu, jak możesz zadbać o siebie. Przede wszystkim postaraj się zbudować sieć wsparcia. Rodzina, przyjaciele, inne osoby najbliższe. To jest troszeczkę tak jak z gotowaniem żaby. Jeżeli włożysz żabę do gorącej wody, to ona wypłynie, wyskoczy. Tak samo jest z nami. Mamy odruch, dotykasz czegoś gorącego, ręka tobie sama odskakuje. Natomiast żaba ma możliwość dostosowania swojej temperatury do otoczenia. A więc jeżeli włożysz ją do garnka z zimną wodą i zaczniesz podgrzewać, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tą żabę ugotujesz, ponieważ ona nie odczuje różnicy temperatur. Dlaczego o tym mówię? Znajdź sposób na to, żeby wyładować z siebie pewne emocje, żeby komuś się po prostu wygadać. Czy to będzie ktoś znajomy, przyjaciel, przyjaciółka, czy to będzie terapeuta, to pozostawiam tobie do wyboru. Ale znajdź sposób na wyrzucenie z siebie pewnych emocji. Ładuj akumulatory. Znajdź sobie przynajmniej pół godziny czasu dziennie na pobycie sama z sobą. Znajdź sobie czas na wyjście do przyjaciół, pójście do kina, na zrobienie coś, czego lubisz. Zadbaj w ten sposób o to, żebyś była szczęśliwa i zadowolona ze swojego życia. Bo inaczej nie będziesz w stanie pomóc swojemu dziecku, które pewnie pewne rzeczy widzi. I jeszcze kolejna, być może ostatnia sprawa. Zauważ, czy do tej pory twoje zachowania odnosiły jakikolwiek skutek. Popatrz na ostatnie trudne sytuacje ze swoim partnerem, mężem. Czy dotrzymywał słowa? Czy sytuacja się pogarsza, czy jest lepiej? Być może po raz pierwszy uderzył ciebie rok temu, pół roku temu zaczął już obrażać ciebie, uderzać przy każdej kłótni, a teraz, nawet kiedy jest trzeźwy, reaguje na ciebie z nienawiścią. A to oznacza, że ta sytuacja się pogarsza. Patrz na fakty. Jest jednak jeszcze jeden element, aspekt, o którym nie powiedziałem i o tym za chwilę. Nikt nigdy nie uzasadnia stosowania żadnej przemocy. W takiej sytuacji masz prawo zgłosić się na policję, aby założyli tej drugiej osobie niebieską kartę. Możesz tą osobę zgłosić do Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jeżeli ta przemoc ma miejsce po wypiciu alkoholu, również możesz daną sprawę zgłosić do Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Natomiast czasami spotykam się z takimi oporami, bo to mu zaszkodzi, bo on w więzieniu nie wytrzyma, bo on mi nigdy nie wybaczy, bo nie będę miała z czego żyć, kiedy on będzie w areszcie, bo wszyscy się dowiedzą, że ma problem, że ja mam problem, że on pije. To jest dużo obiekcji, nad którymi można pracować już indywidualnie. Powiem tobie tylko tyle, że dla mnie pomoc jest związana z reagowaniem. Osoby, które przeszły terapię, znają takie pojęcie jak własne dno. Czasami zmiana, trzeźwienie, decyzja o terapii pojawia się dopiero wtedy, kiedy dana osoba jest pod ścianą. Nie reagując na jego picie, nie reagując na jego przemoc, w pewnym sensie pomagasz mu pić, bo on nie ma możliwości zetknąć się z konsekwencjami swojego zachowania. Oczywiście to zawsze twoja decyzja, ja nie nalegam.
na złożenie wniosku. Ale chcę powiedzieć Tobie o kilku ważnych rzeczach. Jeżeli dochodzi do awantury pod wpływem alkoholu i przyjedzie policja, prawdopodobnie założy niebieską kartę. Jednak od Ciebie zależy, czy złożysz zawiadomienie o przemocy. To jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Tak jak mówiłem, możesz mieć wiele oporów, możesz widzieć mnóstwo przeszkód. Natomiast ja znowu uważam, że kiedy dana osoba zacznie patrzeć na konsekwencje swojego picia, wtedy ma szansę się z tego wyłamać. Zgodnie z polskim ustawodawstwem masz prawo wycofać zeznania złożone na najbliższą osobę. Może to policji związać ręce, no chyba że doszło do interwencji policyjnej i naruszono nietykalność cielesną policjanta, znieważono funkcjonariusza. Natomiast tak jak mówiłem, możesz wycofać swoje zeznania. Zastanów się jednak, czy nie będzie to pomoc drugiej osobie w utrzymaniu tego, co jest status quo, a więc nadal, żeby piła. Jeśli widzisz przed sobą takie przeszkody, bariery, o których mówiłem wcześniej, a więc nie dam sobie rady bez niego, on nie może tam trafić, to postaraj się, poszukaj możliwości na rozwiązanie tych Twoich dylematów. Jeśli masz wątpliwości dotyczące, czy dasz sobie radę finansowo, to przecież jest możliwość otrzymania zasiłku z pomocy społecznej. Ojciec dziecka ma obowiązek płacić i ułożyć na dziecko. Być może znajdziesz osoby bliskie, rodziców, teściów, którzy Tobie pomogą. Najważniejsze jest to, żebyś skupiła się na sobie i na swojej rodzinie. Warto, żebyś pomyślała też o swoim dziecku, jeżeli je macie. Jak ono reaguje na picie przez ojca? Czy ma w związku z tym jakieś trudności? Może ma problemy z zasypianiem? Może często się budzi w nocy? Może zamyka się w sobie? Wrócę do początku tego filmu. W takiej sytuacji, kiedy druga osoba pije i stosuje przemoc wobec Ciebie, nieważne czy to będzie przemoc fizyczna, psychiczna, materialna, seksualna czy jakakolwiek inna, skup się na sobie, żeby mieć siłę do walki o siebie. Bo przecież tak naprawdę to z sobą i z tym dzieckiem będziesz dalej żyć i jesteś odpowiedzialna za siebie i za to dziecko. Natomiast twój partner, nawet jeśli jest uzależniony i działa w określonych mechanizmach, powinien brać odpowiedzialność na samego siebie. On jest osobą dorosłą. I jedyne, co możesz zrobić, żeby mu pomóc, to zepchnąć go z tą ścianą, ale w sposób, o którym mówiłem wcześniej, przez interwencję, przez rozmowę, w której podkreślisz, czy i jak jest dla ciebie dana osoba ważna, przytoczysz fakty, postawisz warunki, które będziesz w stanie zrealizować. Jednym z tych warunków będzie podjęcie przez niego leczenia, a jeżeli nie, to wtedy według przygotowanej przez ciebie listy wyprowadzę się, nie będziemy się spotykać, wezmę rozwód, wyjadę z miasta. Ale podejmuj takie decyzje i stawiaj takie warunki, które będziesz w stanie dotrzymać. Bo to jest tak naprawdę jedyna droga, która może jemu pomóc, ale na pewno pomoże tobie. Ponieważ bardzo często po terapii czy po podjęciu takich działań możesz odzyskać siłę, wiarę w siebie, w swoje możliwości. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby to, gdybyście oboje podjęli terapię. On dla osoby uzależnionej, ty dla osoby współuzależnionej. Ale to oczywiście wymaga poznania twojej sytuacji, rozmowy z terapeutą i podjęcia decyzji. Mam nadzieję, że ten film będzie takim krokiem w kierunku podjęcia przez ciebie decyzji, co dalej. Pozdrawiam i do zobaczenia. Darek Dopierała.